Witam Państwa po krótkiej przerwie i zapraszam na program w Centrum Uwagi. Jak informowaliśmy w serwisie, nasze miasto odwiedził przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty, który jest właśnie moim i Państwa gościem. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Nie pierwszy raz Pan w Zgierzu. Ale nie tak znowu za dużo tu bywałem. Drugi raz. Był Pan także wtedy u nas w telewizji, 3 lata temu mniej więcej. Sporo się zmieniło od tego czasu. Od stycznia szefuje Pan SLD w kraju. Jak to jest stać na czele partii, która po latach obecności na wiejskiej po raz pierwszy nie dostała się do parlamentu? Trudno, ale dajemy sobie radę jakoś. Wie Pan, to jest tak, i Państwo, że wszystkiego trzeba się nauczyć od początku. To jest partia, która wprowadzała przecież Polskę do Unii Europejskiej, dawała Polsce konstytucję. W związku z tym nauczenie się kierować partią poza parlamentem po tylu latach, no to powiem Państwu szczerze, że nie za bardzo jest się od kogo nauczyć, bo moi wszyscy poprzednicy takiej wiedzy nie posiadają. No przede wszystkim w tej chwili żeśmy zwrócili uwagę bardzo mocno na samorządy, bo jak się ma klub parlamentarny, to tak naprawdę te samorządy trochę mniej interesują. Wiem, że to błąd w tej chwili, bo w tej chwili współpracujemy z wieloma bardzo blisko samorządami i w związku z tym trzeba ruszyć w teren. 72 tysiące kilometrów od lutego przejechałem. Dobry przedstawiciel handlowy. No tak, bo i towar mam niezły do sprzedania, w związku z tym tak to po prostu wygląda. Jeżdżę po powiatach, 2-3 powiaty w tygodniu, do końca przyszłego roku mam zamiar objechać wszystkie powiaty, a Sojusz Lewicy Demokratycznej ma struktury w tych powiatach 300. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że jesteśmy partią, która ma drugą liczbę prezydentów i wiceprezydentów po Platformie Obywatelskiej w Polsce. 23 tysiące członków nadal. I to takich członków, którzy pomimo różnych naszych głupot, które żeśmy nawyrabiali... Tak Pan uczciwie to mówi. No ale co, ja jestem chłopak uczciwy, to po co? Przyjechać do Zgierza i kłamać, to trzeba być debilem. Bardzo się cieszę, to wobec tego, jakie to były błędy i głupoty. No masę, wie Pan, różnych. No to jak począwszy od tych podstawowych. No marna decyzja w sprawie wyboru kandydata na prezydenta. I to nie jest wina oczywiście Pani Magdaleny Ogórek, bo żaden mężczyzna kobietą ani nikim nie powinien się zasłaniać, tylko decyzja kierownictwa, która nie była rozsądna. Potem decyzja marna dotycząca progu 8%, bo przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wziął 1 120 000 głosów. To było więcej od partii Nowoczesna pana Petru. Jakbyśmy byli w Sejmie, no to dwie rzeczy by się zdarzyły. Po pierwsze, byśmy mieli spory klub, a po drugie PiS nie miałby 50% plus 1, bo zawsze w każdym badaniu, w którym Lewica wchodzi do Sejmu, to w momencie, kiedy powstaje koalicja, to PiS nie ma 50% plus 1. Dla mnie to ważne. To bije się Pan w pierś, rozumiem. Nie, no wie Pan, już się nie bije, bo tam facet z jajami to tak bez przerwy nie może się po tych piersiach bić, bo to nie ma sensu. Raz się walnął. No ale Pan rano wstaje, patrzy Pan w lustro, goli się Pan i mówi... To nasza wina, że dzisiaj PiS ma pełnię władzy. Nie. To nie tylko nasza wina. I też, wie Pan, no nie ma co szaleć, tak? To znaczy, ja nie myślę o tym bez przerwy. Mam różne inne zainteresowania, natomiast po prostu tak jest. I teraz trzeba tę partię przeprowadzić dalej. Ale jest dobra informacja. 12 lat nie rządzimy i nie współrządzimy, a partia funkcjonuje. Tak jak powiedziałem, w 300 powiatach w Polsce. Nikt nie odchodzi, chociaż były takie zapowiedzi, że będzie jakieś gremialne odchodzenie. Wiadomo, dlaczego nie odchodzi, bo to jest partia, która ma historię i tożsamość. To nie jest partia władzy taką, jaką jest na przykład Platforma Obywatelska, gdzie jak władza się kończy, to nie ma spoiwa, tak? No i jest problem. Historia jest długa, jakby popatrzeć jeszcze nawet dalej, to też byśmy znaleźli tam korzenie, prawda? Ale gdzie? Przed 89. No wie Pan, ale przed 89 ile Pan miał lat? Do 80 dokładnie 9. No co?
zaśpiewać panu piosenkę jakoś taką dla małego chłopca. Bardzo chętnie, ale musiałbym się cofnąć do wieku lat 9. To już nie ma co porównywać. Ważne jest tu i teraz, a z historii trzeba po prostu wyciągać wnioski. Także tak? Z tej najnowszej, czyli zresztą, na przykład pan, ta stara historia, to jeżeli chodzi o lewicę w Polsce, to proszę też pamiętać, że to również jest transformacja, to również jest okrągły stół. To również są wybory 4 czerwca. To są różne decyzje, bardzo pozytywne również dla Polski, bo polska transformacja tak naprawdę jest wzorem dla wielu, wielu innych krajów i tak zawsze pozostanie. I to nie jest tak, że przy okrągłym stole siedziała tylko opozycja, bo wtedy by nie trzeba było organizować okrągłego stołu. To jest pana zdanie. Oczywiście ma pan świadomość tego, że ci, którzy są dzisiaj u władzy, mówią dużo mniej radośnie o okrągłym stole. Bo głupi są, tak? Tym bardziej, że przy tym okrągłym stole siedzieli. Również w związku z tym, wie pan, no, polska transformacja była praktycznie rzecz biorąc poza wyjątkami, tragicznymi wyjątkami, przed tymi ludźmi trzeba pochylić głowę, ale polska transformacja była w porównaniu na przykład z transformacją na Bałkanach bezkrwawa. Zaznaczam, że ci, którzy zginęli, wielki szacunek dla nich, dla ich rodzin, i marnie dla tych, którzy ich zabili, chylę głowę przed tymi, którzy polegli, no ale tak naprawdę była to transformacja jak na taki naród, tak bitny, tak honorowy, tak, to wykazaliśmy wyjątkowy rozsądek i tego trzeba bronić. Bo to ma pan wrażenie, że wtedy wiem, wykazaliśmy zresztą bardzo duży rozsądek, a dzisiaj go już nie wykazujemy, nie wiem, w takim wie, że stopniu? Na przykład, prezydent Aleksander Kwaśniewski razem z panem Antonim Macierewiczem byli kiedyś w RPA i opowiadali panu Mandeli, jak wyszedł z więzienia, o tym, czym jest okrągły stół. Także oczywiście pan Macierewicz w tej chwili się do tego nie przyzna, bo to ohydne być z prezydentem dwóch kadencji. Wrócę do mojego pytania. Powiedział pan o rozsądku Polaków w tamtym czasie. Teraz wykazujemy go mniej, sądząc po tym, nie, jak się ukształtowała scena polityczna? Nie, nie. Na Polaków, wie pan, żaden przywódca partii na Polaków nie ma prawa i nie powinien narzekać. Jeżeli coś robi źle, to raczej powinien narzekać na siebie i na partię, na jej decyzję, którą reprezentuje. Polacy mają dużo zdrowego rozsądku. Ja zresztą zawsze o tym mówię z takim wielkim dystansem. Proszę pana, Związek Radziecki po ponad 70 latach się rozpadł, Imperium Rzymskie się rozpadło, PiS nie będzie rządził wiecznie. To, wie pan, to po prostu jest kwestia spokojnej obserwacji. Notabene PiS robi jedne rzeczy dobrze, wiele rzeczy robi źle, bo jeżeli chodzi o te sprawy socjalne, to nie usłyszy pan od szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli mnie, jakichś wielkich pomajanek, bo są takie sprawy, które bez względu na to, czy rządzi PiS, czy inna partia, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, dla Polaków są dobre. 500, no tak, ale panie przewodniczący, 500 to, bo ten plus podział, jest tego bo to, przykładem. To chciałem też właśnie zapytać, bo panu się podoba ten podział partyjny z ostatnich wyborów w parlamencie, bo są takie opinie, pan je zna na pewno, że Prawo i Sprawiedliwość zabrało wam wyborców, bo są bardziej socjalni od was. Ale wie pan, to nie jest prawda, dlatego że lewica i socjaldemokracja w Europie i na świecie to nie są tylko sprawy socjalne, to jest cały również system wartości. I my żeśmy się dali zagonić przez pewien czas w taki kozi róg polegający na tym, że żeśmy sobie dali wpoić, że PiS zabrał sprawy socjalne, a tam inne partie zabrały systemy wartości. No a ja mam pytanie takie, które sobie często zadaję, a na zebraniach dzisiaj również członkom SLD w Zgierzu zadam. No, czy jest w Polsce partia, która z jednej strony mówi o sprawach socjalnych, czyli takich jak obniżenie wieku emerytalnego, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, jak kwestia 500+, jak podwyższanie najniższej pensji, jak podwyższanie najniższej stawki godzinowej, ale jednocześnie mówi o obronie konstytucji, którą Polsce dała, razem z Polakami zresztą, o obronie relacji w Unii Europejskiej i naszego miejsca w Unii Europejskiej, o obronie tolerancji, o obronie ciał konstytucyjnych,
o obronie takich podstawowych wartości, do tego, że ludzie mają prawo być różni. Tak, ale to, panie przewodniczący, to może Polaków nie kupuje właśnie to połączenie. Może Polacy wolą tradycyjne wartości chrześcijańskie, że cytuję tych wszystkich, którzy tego pojęcia używają, i socjalu. No tak, ale wie pan, no tradycyjne Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie będzie atakował ludzi wierzących i nie będzie atakował wiary, ale z drugiej strony zawsze będziemy się opowiadali jednak za państwem świeckim. To jest dla nas ważne, to znaczy ja wolałbym, żeby dzieci uczyły się religii w kościołach, tak? Ja bym wolał, żeby kler nie miał takiego wpływu, a szczególnie episkopat, na życie codzienne pod tytułem z kim śpimy i jakie mamy poglądy, bo nie wiem, czy pan zauważył, że episkopat, nie umiejąc i polski kościół przekonać ludzi do różnych rzeczy, sięga po przekonanie na podstawie ustaw, tak? Nie umiemy kobiet przekonać, żeby generalnie... To nie jest kwestia przekonywania, to jest kwestia zmuszenia, prawda? No właśnie, nie umiemy przekonać do tego, żeby kobiety nie wykonywały aborcji na przykład, no to wprowadzimy bardzo restrykcyjną ustawę i będzie w związku z tym prawo wymagało. A dlaczego tego ksiądz ma nie nauczyć? A dlaczego ksiądz ma nie powiedzieć kobietom, przecież jest 10 przykazań? To jest kwestia tej podwójnej moralności, o której mówią socjologowie. No dobrze, no ale wie pan, no to ja na straży moralności niczyjej nie chcę stać, ale ja mam prawo mieć swój dystans do tego, co robi Kościół. Mnie też się nie podoba i kler. Nie podoba mi się to, że nie płacą podatków, nie podoba mi się to, że Sejm Polski wbrew prawu daje pieniądze na przykład na świątynię opatrzności bez opamiętania, wie pan, że nie jest konkordat przestrzegany, bo konkordat jest codziennie łamany, że fundusz kościelny jest bez przerwy zwiększany. Tak, ale prawda jest taka, że za ten konkordat to też pana, odpowiadacie. Trochę to był handel, prawda, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. Ale proszę pana, ja panu powiem, czego się pan w Zgierzu po mnie nie spodziewa i w ogóle się nie spodziewają. Gówno prawda. Bo proszę pana, to jest taka sytuacja. Są sprawy ważne i są sprawy ważniejsze. Na pewno zna pan dobrze historię. Henryk IV, Paryż wart jest mszy, tak? Ja uważam, że Unia Europejska jest totalną wartością dla Polski. Notabene, jeżeli ktoś uważa, że nie, to niech wyjdzie 20 lat temu na ulicę i zobaczy na stan infrastruktury i niech wyjdzie dzisiaj, tak? Jeżeli ktoś tego nie widzi, że Polska się zmieniła, to jest albo głupi, albo ślepy. Zgierz jest bardzo ładnie rozkopany w tym momencie. Proszę mi wierzyć, że mieszkańcy podchodzą, szczególnie, że robimy o tym dość często materiały, no bo jeździ się ciężko. Ale kiedyś to będzie zakopane. Ale to po pierwsze, a po drugie podchodzą z dużą wyrozumiałością, bo mówią, jak tyle lat było zaniedbań, to w tym momencie trzeba się przemęczyć, ale potem będzie lepiej. Wie pan, ja panu powiem, ja nawet nie wiem, kto rządzi w Zgierzu, tak? Dowiem się dzisiaj na spotkaniu. Formalnie bez członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bezpartyjny prezydent, ale startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ale pan, generalnie w samorządach to jest tak, że złotówka leżąca na ulicy nie ma przydziału partyjnego. Jeżeli wszystko jedno, kto dziurę zakopie. Ważne, żeby obywatele z tego byli zadowoleni, bo po to są samorządy i czy one są spod PiS-u, czy spod SLD, czy spod innej jakiejś partii, mało ważne. W najmniejszym stopniu powinno mieć to znaczenie. Panie tak przewodniczący, być. Platforma Obywatelska bije się o przetrwanie z Nowoczesną właściwie. SLD już wypadło z ław sejmowych. Pan o tym powiedział przed paroma chwilami. Nadszedł czas pożegnania się z tradycyjnym podziałem na lewicę i prawicę w Polsce właśnie. Taką dotychczasową, pan wie, o czym myślę, czyli o tą prawicę z nurtu solidarnościowego i lewicę z nurtu poprzedniego ustroju. To już koniec? Nie, no to znaczy czas na pożegnanie się tych podziałów takich na struktury postsolidarnościowe i struktury postsocjalistyczne, czy post-PZPR-owskie, czy post, nie wiem, jak tam wszystko jedno, jak to się nazwie. Tak, ten podział minął. Ten podział minął. Zresztą niech pan popatrzy, no przecież w PiS-ie jest bardzo wielu fantastycznych komunistów. Tak? Jak prokurator Piotrowicz. prokurator Piotrowicz, albo były poseł, szef w tej chwili Orlenu, tak? To znaczy, to są ludzie, którzy po prostu byli bardzo ortodoksyjni,
a obydwaj nawet bardzo służelcy wobec poprzedniego ustroju. Tak? W związku z tym to nie ma znaczenia. Dobra, to była złośliwość, natomiast to w ogóle nie ma znaczenia. To w ogóle nie ma znaczenia, bo wchodzą nowe roczniki, roczniki już wychowane, praktycznie rzecz biorąc, po transformacji. Zupełnie nieznana im tamta rzeczywistość jest. I to transformacji już też tak na dobrą sprawę. I to niedobrze, bo rzeczywistość historyczną trzeba znać i trzeba się jej uczyć. Ale kto ma jej uczyć? No właśnie. Na historię nowożytną w szkołach nigdy nie było czasu. Proszę pana, no ale kto ma jej uczyć? No na pewno jak Sojusz Lewicy Demokratycznej wróci do władzy, to będzie również mówił, że Polska nie powstała w 1989 roku. Bo jest taka w tej chwili moda, tak? Wszyscy ci, którzy pracowali do 1989 roku, to generalnie rzecz biorąc byli źli, a w większości świnie, tak? PiS mówi. To nie są moje zdania. Tak? Oni nie żyli w tamtym czasie. Wie pan, no, ja się na to nigdy nie zgodzę, dlatego że ja mam ojca, który ma 93 lata i który nigdy nie pełnił żadnej funkcji i po prostu odbudowywał Warszawę od początku do końca. Przyszedł ze wsi, bo my jesteśmy ze wsi i po prostu z czym się chwalę, bo od korzeni no, nikt PiS nie ostatnio powinien... też i prezes Kaczyński. Dobrze, no ale on to robi politycznie, a ja tam się urodziłem, tak, w odróżnieniu od PiSu i od Kaczyńskiego. W związku z tym odbudowywał Warszawę, tak jak wielu takich ludzi. I tym ludziom się należy, nie ze względu na to, że mówię o swoim ojcu, cześć i chwała. W związku z tym, a w tej chwili mówimy tak, PRL to było samo zło, tak? No nie było samo zło, bo jeżeli z prywatyzacji jeszcze rok temu mieliśmy środki finansowe, to znaczy, że było co prywatyzować. Ile było zakładów pracy, ile było szkół, 1000 szkół na tysiąclecie, jaki był poziom edukacji, jaki był poziom obsługi służby zdrowia. Wie pan, to są pewne plusy, które wtedy zostały dane. A przecież w tej chwili nie Sojusz Lewicy Demokratycznej odpowiedzialny jest za to, co się stało w Teheranie i to, co się stało w Jałcie. Jeżeli ktoś myśli, że Polacy mogli sobie w 1945 roku powiedzieć, to my będziemy w sferze wpływów Stanów Zjednoczonych. Niekoniecznie mogli. Panie nie, no oni przewodniczący, nie, mogli, tak? To właśnie nie ma pan nie takiego mogli. Wrażenia, że właśnie wraca nowe, jak to kiedyś powiedział ktoś? Dzisiaj 8-letnia podstawówka, likwidujemy NFZ, reforma sądownictwa, powrót do starego wieku emerytalnego. No to właściwie można by powiedzieć, że wasze... Nie, no to wie pan, to tam w jednych rzeczach wraca, w drugich nie wraca. No, w rzeczach dobrych powinno wrócić, w rzeczach złych nie powinno wrócić. No, tego nie można w ten sposób uogólniać. No, ale nie widzi pan takiej fascynacji u prezesa Kaczyńskiego tym, co już było? Proszę pana, ale ja się, wie pan, nie za bardzo zajmuję prezesem Kaczyńskim, tak? To jest człowiek w pewnym sensie ubogi, jeżeli chodzi o doświadczenia. To nie znaczy, że jest zły, ale mówię, że ubogi to znaczy. No trudno jest, żeby on formułował jakiekolwiek ważne tezy na temat kobiet, rodziny, dzieci, ich nie posiadając, tak? Trudno jest, żeby lansował sposoby życia, jeżeli dzień i noc w mieszkaniu jest z kotem, a potem na zebraniu partyjnym. Wie pan, to są po prostu takie rzeczy, do których trzeba mieć naprawdę spory dystans. To zapytam inaczej, minął rok rządów samodzielnych Prawa i Sprawiedliwości, rok rządu Beaty Szydło, te 12 minionych miesięcy, jak pan ocenia? Marnie. Marnie, ale nie dlatego, że jestem w opozycji, bo ja nie chcę być opozycją totalną. Mi się niektóre rzeczy podobają i to po prostu jest plus, więc myślę, że staram się na to patrzeć obiektywnie. Natomiast wie pan, no zacznijmy tak. Polityka zagraniczna dwuja. Trójkąt weimarski rozwalony. Skłóceni jesteśmy z Francją. Grupa Wyszehradzka. I tylko jesteśmy zaprzyjaźnieni w tej chwili z Węgrami, tak? W związku z tym następna dwuja. Dobrze się, powinno się oceniać dane kraje i dane rządy po kontaktach z sąsiadami. Największy nasz sąsiad, to znaczy Rosja, zero kontaktów. Zero kontaktów. Po prostu zero kontaktów. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, bez przerwy konflikt. Komisja Wenecka, zagrożenie tym, że nam cofną środki finansowe, a to jest ostatnia perspektywa finansowa pozytywna dla Polski w perspektywie 2020 roku. A to wtedy może się ludzie zezłoszczą. Proszę pana, ale to, oczywiście, że się kiedyś ludzie zezłoszczą, to jest normalna sprawa. Natomiast to jest polityka zagraniczna, polityka gospodarcza, tak chwalona pan wicepremier Morawiecki.
pan no, trzy podstawowe wskaźniki. Jeden wskaźnik, wzrost PKB 2,5%. Wskaźnik zadłużenia 60 miliardów na 2017 rok. Taki jest plan. Ilość wykorzystanych środków unijnych, które są Polsce przyznane, na poziomie 4%, a do perspektywy, do końca tej perspektywy 4 lata. W związku z tym, wie pan, ja po prostu się nie dam naciągnąć. Ale on mówi, że to się rozkręci. Proszę pana, ale to, co mówi pan Morawiecki, to jest jedno, a co jest prawdą, jest drugie. Ja tylko chcę przypomnieć, bo zawsze przypominam o tym, że jak Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził, to PKB było na poziomie 7%, a zadłużenie było na poziomie 30 miliardów. Inne troszeczkę okoliczności. No, procentowo? Jakie inne? No, procentowo? Odnosi się pan do określonej puli, tak? No procent, czy wzrost PKB 7%, czy 2,5%, to bez względu na to, ile jest pieniędzy, jak szybka jest gospodarka, jak to wszystko wygląda, to procent jest procentem, tak? Platforma Obywatelska, zadłużenie roczne 50 miliardów. Wie pan, ja tutaj w tej sprawie mam jasną kartę. Ja mówię nazwisko Kołodko i wszystko jest jasne. Ktoś dziurę Bałca zakopywał. I pewnie źle, że my o tym tak rzadko przypominamy, ale to dało nam tyle paliwa, że od 12 lat, pomimo tego, że nie rządzimy, nie współrządzimy, to partia ma 23 tysiące członków. To jest istotnie wyczyn. Wracając do oceny tego roku, czyli to nie jest dobra zmiana. Wie pan, każdy ma inną perspektywę, ale... A pana perspektywa? Z mojej perspektywy nie jest dobra zmiana. Dlatego... Mimo tych różnego rodzaju wprowadzanych, no... Pewnych ukłonów. Tak, ale wie pan, ale to jest taka sytuacja, że to jest takie marzenie o społeczeństwie i o Polaku i o Polce, który będzie syty i głupi. To znaczy nakarmimy cię, będzie ci lepiej pod tym względem, ale masz się słuchać. Masz mówić to, o czym my myślimy, masz wiedzieć, o czym myślimy. Zmienimy cię historię, musisz się nauczyć nowej historii. Armia Krajowa nie jest już dobrą armią. W tej chwili są żołnierze wyklęci bardzo fajnymi żołnierzami. Tylko problem polega na tym, że... Już nawet powstańcy warszawscy nie są teraz fajni. Powstańcy warszawscy już nie są godni, tak? Powstańców warszawskich, tych, którzy przeżyli do tej pory jeszcze, można wezwać i opieprzyć, tak? No, chociaż, mają inne zdanie niż rząd, to się nie ma co dziwić. Wobec takich ludzi jak powstańcy warszawscy trzeba stać na baczność. Bez względu na to, czy się jest ministrem, czy nie. A jak się jest ministrem, to tym bardziej trzeba stać na baczność. Kiedy to właśnie ten minister chce, żeby przed nim wszyscy stali na baczność? Wie pan, bo głupi jest po prostu. I tyle. Był niedawno w naszym studiu były minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. I tak jak jego zapytam pana, w odniesieniu też do tego, o czym pan mówi, przetrwa ta kadencja Sejmu do końca? Kadencja przetrwa do końca, dlatego że tak jak się... nie powinno ustalać progu na poziomie 8%, to nie powinno się przerywać kadencji, bo można w wyborach nie wygrać. To są dwa doświadczenia polskie, które PiS zna. W związku z tym, mając taką większość w Sejmie, to kadencja moim zdaniem do końca potrwa. Chyba, że ilość bzdur robionych przeciwko kobietom, robionych przeciwko lekarzom, robionych przeciwko nauczycielom, będzie tak wielka, że ludzie wyjdą na ulicę i powiedzą dość. No właśnie. No, Lech Wałęsa powiedział coś, że czeka nas rewolucja. Tak podziela pan to zdanie? Wie pan, w Polsce nie ma dobrej tradycji mądrych rad od byłych prezydentów. W związku z tym nie znam właściwie żadnego projektu politycznego, którykolwiek z byłych prezydentów zrealizował po tym, jak skończyli być prezydentami. Więc uśmiecham się do pana prezydenta Wałęsy, bo go cenię, bo zrobił bardzo wiele w kraju, ale myślę, że po prostu już powinien się przestać zajmować polityką. Czyli rewolucji nie wierzy pan? Nie wiem tego. Mówi nie pan wiem o tego. Tym, że syty pan, i głupi Polak to jest ten, którego oczekuje dzisiejsza władza. Też pytam o to właśnie, czy przypadkiem jednak ten Polak nie taki głupi się okaże, bo coraz więcej tych grup wychodzi na ulicę. Ale ja o Polakach nie mam, ja mam o Polakach bardzo dobre zdanie. W związku z tym myślę, że po prostu ta władza marzy o tym. Wie pan, to są marzenia o utopiach. Utopie od Mura były opisywane i generalnie żadna nie została zrealizowana. Prezesowi zresztą Kaczyńskiemu
życzę przeczytania książki Nowy Wspaniały Świat Huxleya i ona tam się jakoś zaczyna i jakoś tam się kończy. W związku z tym po prostu to tak będzie. Wie pan, w sprawach medycznych, bo to ruszyłem sprawy lekarzy, no, skandaliczna decyzja o cofnięciu w imię ideologicznych zasad o cofnięciu dofinansowania in vitro. To może tylko cofnąć ten, kto może mieć dzieci, bo jakby przeżył traumę nieposiadania własnego dziecka i jakby mu zabrano szansę na to, żeby posiadał własne dziecko, to by mu się, że tak powiem, zwoje w mózgu inaczej zaczęły chyba pracować. Chyba, że nie planuje swoich dzieci. Zejdźmy z wiejskiej. Ale wie pan, nie planuje. No, ważne, przecież ale może, władza jest po to, żeby ludziom pomagać i żeby ludziom się żyło lepiej, bez względu na to, czy rządzi jedna partia, czy rządzi druga partia. Od początku PiSu kolejki do lekarzy się nie skróciły. No. Tak? Od początku PiSu, pomimo tego, że pan Ziobro jest superministrem, czas pracy sądów, jeżeli chodzi o długość prowadzenia spraw i procedurów, się nie skrócił. Tak? W związku z tym to są realne wyniki sprawności władzy, bo to, wie pan, można kogoś zastraszyć, można komuś coś powiedzieć, można kogoś oszukać, to się wszystko może zdarzyć, ale tak naprawdę ważne co jest, żeby pan i pana rodzina miała jedzenie, miała pracę, mogła wyjechać na urlop jakimś samochodem, nie za bardzo wypasionym, ale jakimś samochodem, żeby pana dzieci również miały szansę na to, żeby się wykształcić i żeby mieć mieszkanie, żeby się leczyć w normalnej, dobrej służbie zdrowia i żeby było stać godnie na to leczenie, żeby nie czekać w kolejce 2 lata do tego lekarza. I wie pan, w tym ta władza nie pomogła. Panie Przewodniczący, na koniec pytanie o tak zwane doły partyjne, bo to zaczynaliśmy rozmowę, powiedział Pan o tych tysiącach kilometrów, które Pan przejechał od początku roku. Poseł Grabarczyk, już wspomniany przeze mnie, też mówił o tym, że idą w teren. To nie jest tak, że po takiej szkodzie, jaka się Wam przytrafiła, no, Wam jeszcze większa w ramach w ogóle nie brania udziału w podziale mandatów parlamentarnych, no to teraz jest czas właśnie na to, żeby w terenie zacząć znowu od początku pracować, bo jak tak się przyglądamy na takie struktury jak w naszym mieście SLD, to no, tłumów na zebraniach nie widać. No dobrze, ale tu będę bronił absolutnie SLD w Zgierzu, dlatego że ja nie wiem, co tam robi poseł Grabarczyk, bo ja go tam nie pamiętam, żeby on jakoś się... Teraz podobno wyjechali w Polskę. Z tego rządu, to pamiętam, Platformy Obywatelskiej, to chyba nawet go odwołali za nieudolność. Także tam niech pan się tak za bardzo nie przejmuje. Niech się pan tak za bardzo nie przejmuje tym Grabarczykiem. Proszę pana, 145 członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zgierzu. Dwie rady miejskie, 5 kół miejskich. Liczba radnych. 1 radny powiatowy, 3 radnych miejskich, 1 miasto Ozorków, 2 gmina Parzęcza. Ale tak? W stolicy powiatu 11 nie. Radnych osiedli w Zgierzu, w tym 2 wiceprzewodniczących, 2 wiceprzewodniczących rad i 1 wiceprzewodnicząca zarządu. Tak? Forum Kobiet SLD, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Jeżeli chodzi o to, co robimy w tej chwili, między innymi zbieramy podpisy pod referendum aborcyjnym, bo wierzymy niestety w to, że PiS do tej sprawy wróci. Proszę bardzo, na dziś 595 podpisów zebranych, w tym jeżeli chodzi o Aleksandrów Łódzki 98, Ozorków 83, Zgierz 347, wie pan, to są żyjące struktury. To nie jest tak, muszę panu powiedzieć, że jak oglądam na przykład wielkie spotkanie pana Kijowskiego i pani Barbary Nowackiej ostatnio w Wałbrzychu, 30 osób na sali, tak? Jak oglądam Kongres Lewicy Polskiej, który się odbył w sobotę, poza 40 podmiotami, które organizowało, 3000 ludzi na sali. Więc wie pan, absolutnie, długi marsz. No tak. 3 lata do wyborów parlamentarnych, 2 lata do wyborów samorządowych. W pokorze, bo żeśmy twarzą dostali
sami sobie dali po prostu twarzą o beton, bo przez nas, ale koniec samobiczowania się. Idziemy do przodu, wiemy jaki mamy program, wiemy jaki mamy system wartości, wiemy gdzie pracujemy. Miasto Rzeszów uznane za jedno z najlepiej zarządzanych miast w Europie. Uprzejmie informuje Tadeusz Ferenc, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Miasto Częstochowa rośnie jak na drożdżach. Uprzejmie informuje prezydent, kolega Krzysztof Matyjaszczyk, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Miasto Chełm świetnie zarządzane. No tak, miasto ale... Łódź niedaleko od was, wiceprezydent Tomasz Trela. Notabene genialny facet. Ale mimo wszystko, no, wszędzie tych sukcesów nie udało się przynajmniej w tych wyborach samorządowych osiągnąć. Oczywiście, że się wszędzie nie udało. I na przykład w Zgierzu mieliśmy przewodniczącego Rady Miasta z SLD, a dziś nie ma ani jednego radnego z SLD. Rozumiem, no, że wierzy pan głęboko, że ta praca u podstaw się zwróci. I czas to zmienić, tak? Za 2 lata po prostu są wybory samorządowe. My wystawimy na listach 20 tysięcy ludzi w skali kraju. Poza nami jest w stanie to zrobić tylko PSL i tylko PiS. Nie ma, Platforma już nie. No nigdy nie była w stanie. Nigdy nie była w stanie obsadzić wszystkich list w powiatach bądź w gminach. Po prostu nie była w stanie i tyle, bo to była partia, która była pachniała władzą, tak? Ona nie miała tożsamości. I po prostu tak się wydarzyło, że jak władza prysnęła, to przecież ten Grzegorz Schetyna biedny jedzie, gdzie mu tam mają inne zdanie, to on te struktury albo rozwiązuje, albo ludzi, którzy mu się nie podobają, zwalnia. No wie pan, no nie, dyscyplinuje. Znaczy, prawdę powiedziawszy, wypieprza, tak? No bo Niesiołowski już nie jest w Platformie Obywatelskiej. Były wiceszef Parlamentu Europejskiego, Protasiewicz, został wywalony. Wie pan, ja nigdy w życiu tak bym partią nie zarządzał. Ludzie powinni, bez względu na to, jakie były rachunki krzywd, w tej chwili się ogarniać. Ja zapraszam do współpracy Kalisza, zapraszam do współpracy Siwca, zapraszam do współpracy Biedronia, zapraszam do współpracy Rozenka i to zaproszenie jest przyjmowane. I na tym to polega, wie pan. Trzeba łączyć, a nie dzielić. No, trzeba po prostu butę schować w buty. O, butę w buty. Dobrze i powiedziane. Do przodu. I tym się zapewne różni pan od tych, którzy, jak pan powiedział na samym początku, dziś rządzą i jedne rzeczy robią lepiej, inne gorzej. Dziękuję za wizytę dziękuję w naszym panu, dziękuję studiu. Państwu. Moim i państwa gościem był przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty, a my spotykamy się już za tydzień. Półmetek kadencji samorządu właśnie nastanie. Moim i państwa gościem będzie prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Miłego wieczoru. Pozdrawiam pięknie.